Witam, witam wszystkich w kolejnym moim filmiku, w kolejnym moim filmiku, vlogu, kolejne moje rozważania, przemyślenia i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat życia, Co mam na myśli? Ostatnio doszły do mnie takie przemyślenia, że życie jest jak mecz piłkarski, jak mecz futbolowy i jeżeli nawet w pierwszej połowie swojego życia, jakby w pierwszej połowie meczu zszedłeś na przerwę, szedłeś do szatni przegrywając, dajmy na to, doznałeś jakiejkolwiek porażki życiowej, coś ci się nie udało, może zbankrutowałeś, może poniosłeś jakąś porażkę osobistą, może rozwiodłeś się, może wpadłeś w długi, to pamiętaj, że masz jeszcze przed sobą drugą połowę, a więc nie oceniaj się zbyt surowo. Zawsze możesz tą drugą połowę meczu lub drugą połowę swojego życia odmienić. To jest tylko i wyłącznie zależne od ciebie, od twoich działań. Co ty zrobisz ze swoim czasem? Jak będziesz inwestował energię? Czy będziesz siedział i rozmyślał i będziesz dalej, może będziesz szukał winnych swojej porażki w pierwszej połowie swojego meczu, w pierwszej połowie swojego życia? Czy będziesz dalej doszukiwał się, kto zawinił, kto był osobą, która przyczyniła się do tej porażki? Może będziesz pytał się, dlaczego tak się stało? A może po prostu wyniesiesz się w garść, zaciśniesz zęby i powiesz sobie: druga połowa mojego życia, druga połowa mojego meczu piłkarskiego będzie inna. Ja zrobię wszystko, aby odmienić tą moją sytuację, aby odmienić mój po prostu los. Może po tej porażce dużo się nauczyłeś, może wyciągnąłeś wnioski i teraz masz taką ochotę, taką żądzę, aby po prostu zmienić twoją sytuację, do czego cię oczywiście zachęcam. Dlatego, że nigdy nie powinniśmy się oceniać poprzez pryzmat pewnej części życia. Dlatego, że dopóki mamy chęć, dopóki mamy tą determinację, dopóki mamy tą taką wolę działania, zawsze możemy zmienić. Zawsze możemy zmienić swoje życie, poprawić swoje osiągnięcia na lepsze. To jest tylko zależy od nas. A więc nie skupiamy się na tym, że odnieśliśmy porażkę, że coś nam nie wyszło, coś nam się nie udało, że popełniliśmy błędy. Pamiętajcie, każde błędy w życiu nas uczą. Jeżeli wyciągniemy z tych błędów odpowiednie wnioski, to wtedy mamy szansę, aby te błędy naprawiać. I przy drugiej takiej sytuacji już tych błędów nie popełnimy, albo mamy bardzo małe prawdopodobieństwo, aby te błędy po prostu popełniać. A więc nie załamujmy się, jeżeli pierwsza połowa naszego życia nam nie wyszła, pierwsza połowa meczu nam nie wyszła, przegraliśmy, odnieśliśmy porażkę, spiszmy straty. Weźmy kartkę papieru, spiszmy, co się stało, czego się nauczyłem, co mogłem zrobić lepiej, co poprawić w przyszłości, aby do tej porażki nie dopuścić. I po prostu wyznaczmy sobie cele i dążmy dalej do przodu. Idźmy do przodu, bo jestem przekonany, że gdy nie będziemy się skupiać na tym, co się stało, tylko będziemy się skupiać na naszej przyszłości, co chcemy osiągnąć, co chcemy w naszym życiu zmienić, ja jestem pewien, że jesteśmy w stanie zmienić bardzo dużo, do czego was jeszcze zachęcam, do czego was motywuję. I pamiętajcie, nigdy się nie podawajcie, zawsze do przodu. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, udanego weekendu, cześć!